Aniąg na kanale La Rose. To znaczy cześć po koreańsku i myślę, że tak będziemy się teraz z Wami witać. Chcemy przemycić Wam klimat koreański, zwłaszcza, że wielokrotnie Wam omawiamy właśnie koreańskie produkty na naszym kanale. A dzisiaj o czym będziemy rozmawiać? A dzisiaj będziemy kontynuować tutaj temat z naszego Q&A. Zauważyłyście pewnie, że troszkę propolisu tutaj Wam polecałyśmy, więc dzisiaj się skupimy na tym składniku właśnie. Tak, przede wszystkim poznamy jego właściwości, porozmawiamy sobie ponownie o tym, jak działa na skórę, w jakich produktach się pojawia, ale pokażemy Wam dużo nowości, ponieważ zaczęłyśmy testować krem, serum, maski w płachcie, także mam nadzieję, że ta tematyka Was zainteresuje. Czyli co? Zaczynamy. Jako, że ukończyłam filologię polską, wytłumaczę Wam, co oznacza słowo propolis. Przede wszystkim to są dwa w zasadzie słowa, czyli pro, przed, i polis, miasto. Jest to słowo pochodzenia greckiego, oznaczającego mur chroniący miasto. Dokładnie tak. I ta nazwa odzwierciedla funkcję tak naprawdę, którą propolis pełni w ulu. Tak, czyli chroni. Tak, to jest jakby substancja, która wzmacnia i ona chroni przed rozwojem drobnoustrojów różnego rodzaju tutaj właśnie w ulu. Tak, i przede wszystkim propolis ma szereg bardzo ciekawych właściwości, więc może Gosia Wam przybliży je, ponieważ myślę, że Wam się spodobają i przede wszystkim wyleczą wiele problemów naszej skóry. Dokładnie, więc propolis po pierwsze zawiera w ogóle 300 składników aktywnych. Czyli tyle, ile posiada koreański producent Medihill swoich maseczek, ponieważ ma ich bardzo, bardzo dużo. No ale faktycznie, jak usłyszałam, Gosia mi zaczęła opowiadać kiedyś o propolisie, to muszę Wam powiedzieć, że naprawdę takie oczy, więc bardzo dużo ma takich ciekawych właściwości i przede wszystkim mocno odżywia naszą skórę. Dokładnie, on przede wszystkim działa łagodząco na zaczerwienienia, na jakieś podrażnienia, więc cera na przykład wrażliwa, naczynkowa, ale też po zabiegach na przykład mocnych, jeśli widzicie potrzebę, to można na przykład się wspomóc propolisem. Tak, jeżeli skóra jest podrażniona, na przykład po mocnych kwasach, po peelingach, również propolis Wam przede wszystkim tak ukoi skórę, to jest bardzo przyjemne uczucie. Dokładnie. Ja się przekonałam też, że przy cerze na przykład problematycznej świetnie sobie radzi. Tak, on też działa antybakteryjnie, wspomaga proces regeneracji skóry, na przykład gojenia, wyprysków bądź też ran. No i dodatkowo zadziała regenerująco i też redukująco na trądzik. Dokładnie. Teraz pokażemy Wam przede wszystkim kosmetyki, w których znajdziecie propolis. Ten składnik magiczny, jak się okazuje, dla naszej pielęgnacji, dla naszej skóry. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, będą nowości. Będzie nowe serum, nowy krem, maski w płachcie, więc mam nadzieję, że miło razem spędzimy. Podczas omawiania produktu z propolisem warto również podzielić go tak naprawdę na dwie części, czyli skład i składniki aktywne, bo o tym się mało mówi, a to jest bardzo istotne, ponieważ same też się nauczycie poszukiwać tych produktów w kosmetykach, więc Gosia może tutaj nam przytoczy kilka ciekawych informacji. Dokładnie, więc jeśli chodzi o skład propolisu, mamy w nim żywicę, mamy w nim wosk pszczeli, mamy pyłek pszczeli, flawony i olejki eteryczne. A jeśli chodzi o składniki aktywne, czyli coś, co nam, na czym nam najbardziej tak naprawdę zależy. Coś, co działa. Dokładnie. Mamy tutaj kwas ferulowy, to jest taki kwas bardzo mocny anti-aging, więc super jako taka terapia przeciwzmarszczkowa. Kwas ferulowy świetnie się dogaduje z witaminą C, podbija jej działanie, więc to jest świetne połączenie. Witaminę C też znajdziecie w propolisie jako jeden z składników aktywnych. Mamy tam prowitaminę A, mamy witaminę z grupy B, witaminę C, D, E, no i witaminę H, czyli biotynę. A powiedz mi, jakie jest finalnie działanie propolisu? No bo wybierając konkretne kosmetyki, kierowałyśmy się przede wszystkim działaniem tych produktów i takie, które wpłyną faktycznie odczuwalnie na Waszą pielęgnację. Więc propolis oprócz tego działania, o którym wcześniej mówiłyśmy, zadziała też rozjaśniająco na przebarwienia, spłyci nam blizny, no i właśnie zadziała jako taka terapia przeciwstarzeniowa. Czyli anti-aging działanie, odmłodzimy się używając produktu z propolisem. No i tak jak Wam wcześniej wspominałam, świetnie leczy niedoskonałości, bo po prostu koi naszą skórę, ale jest też antybakteryjny. Tak. Czyli działa przeciwzapalnie, jeżeli macie na przykład jakieś zaognione stany, dużo niedoskonałości, kaszki, takie wysypy po prostu, to świetnie Wam się sprawdzi, ponieważ nie będą się namnażały bakterie. Tak, zredukuje nam trądzik. Brzmi dobrze, prawda? Więc teraz przejdziemy do produktów, które zawierają propolis. Zaczniemy może od pierwszego kosmetyku, który ma, myślę, że mocno skoncentrowany skład, czyli seram do twarzy. No i tutaj mamy dwa. Mamy oczywiście markę Unique, opowie o tym Gosia, bo to jest jej ulubione serum. Tak, ostatnio bardzo często stosuję, powiem Wam. Dokładnie. Dokładnie, więc tutaj mamy propolis, witamin, synergy, serum. Na pierwszym miejscu w składzie mamy propolis, który już doskonale wiecie, jak działa. Ma naprawdę szereg tutaj dobrych właściwości. Tak, dokładnie. Oprócz tego mamy też witaminę C, która działa rozjaśniająco i przeciwstarzeniowo, więc dodatkowy taki składnik przeciwstarzeniowy. No i wąkrotę azjatycką, która łagodzi skórę i działa na nią regenerująco. Ja, słuchajcie, mam dokładnie
to samo serum w wersji mini, bardzo często są dostępne na naszej stronie. Możecie sobie przetestować, możecie przetestować różne zestawy. Natomiast mnie się podoba konsystencja i muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo niepozorny serum. Ja na początku nie wiązałam z nim jakichś długofalowych odczuć działania, z uwagi na to, że po prostu ma bardzo lekką konsystencję. Ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę to jest, no tak jak Wam wcześniej wspominałam, niepozorny kosmetyk. On bardzo ładnie leczy niedoskonałości, bardzo ładnie koi, skóra tak wycisza, więc jeżeli macie zaczerwienienia, takie podrażnienia, świetnie sobie z tym poradzi. A drugim serum, które jest dla mnie nowością, ale znam dobrze markę Wish Trend, to jest marka, która przede wszystkim się specjalizuje w takich kosmetykach delikatnych z kwasami, więc macie żel do na przykład buzi, macie świetny krem z hibiskusem, o takim lekko mleczno-różowym zabarwieniu. Jest naprawdę bardzo przyjemne i też delikatnie złuszcza. No ale mamy też nowe serum z propolisem. Tutaj mamy 15% propolisu, jest to mocno skoncentrowana taka ampułka serum i w składzie mamy oczywiście oczar bilbilijski, który uspokaja skórę, hialuronian sodu, który nawilża, pantenol i betaina, no i oczywiście propolis. To są, słuchajcie, składy mocno wyciszające skórę. Serum nie pachnie. Jeżeli chodzi o Unic również, to są bezzapachowe produkty, bo często prosi nas o opisanie konsystencji i zapachu. Więc to są produkty, które mają bardzo, bardzo podobną, zbliżoną konsystencję. Jest taki leciutki, jak tamto. Bardzo, szybko się chłania. Jest przyjemny do pielęgnacji zarówno dziennej, jak i nocnej, więc możecie stosować również na przykład takie produkty pod makijaż. Teraz powiem Wam o pielęgnacji nocnej. Tutaj pojawią się dwa kosmetyki, maska na noc i krem. Maski możemy używać 2-3 razy w tygodniu, no a krem tak naprawdę zależy od potrzeb skóry. Tak, i to jest krem, który możecie używać zarówno rano i wieczorem. Natomiast propolis działa odżywczo, tak regenerująco, więc to będzie świetne ukojenie. Skóra po prostu odpocznie nocą, więc dajmy sobie ten czas, żeby skórę po prostu zregenerować, tak? Tutaj mamy Cosrxa. Tak, Cosrx Moisture Power Enriched Cream. W tym kremie mamy pantenol, który zadziała regenerując na naszą skórę, propolis, który już doskonale wiecie jak działa, no i ceramidy, czyli składnik, o którym też wiele razy mówiłyśmy. On nam tutaj pozwoli na to, żeby woda nam z naskórka nie uciekała i zapobiegnie przesuszeniu. Czyli to jest krem idealny dla mnie, słuchajcie, ja go biorę na testy, ponieważ chciałam sprawdzić jego działanie, przede wszystkim regenerujące. No i też pojawiają się niedoskonałości, one regularnie wracają, więc tutaj potrzebuję ukojenia. Serum Unic mi się bardzo fajnie sprawdziło i faktycznie wyciszyło moją skórę, tych niedoskonałości jest zdecydowanie mniej na żuchwie. Nadal nosimy szaliki, nadal nosimy maseczki, więc to będzie powracający problem, więc na bieżąco stosujemy takie lekkie kosmetyki i muszę Wam powiedzieć, że konsystencja tego kremu jest niezwykle lekka. Przy mojej cerze na przykład mieszanej z skłonnością do trądziku mocno mnie zainteresowała i powiem Wam szczerze, że Gosia już używała tego kremu wcześniej, bo ona zużyła jedno opakowanie, no i jest mega zadowolona, ale to jest krem, który używałaś, ojejku, z rok temu? No, jakoś tak, już trochę minęło. Tak, więc regularnie też my sobie polecamy kosmetyki, bo muszę Wam powiedzieć, że w koreańskiej pielęgnacji to Gosia jest mocno zaangażowana, bardzo lubię koreańskie produkty. Oj, tak. Teraz na przykład mamy obie misze, jeżeli chodzi o koreański podkład. Taki oczywiście i mi odcienie. Oczywiście, prawda? Ja mam 27, Gosia ma 21 z tego, co pamiętam, tak? Czyli najjaśniejszy odcień. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że koreańska pielęgnacja jest po prostu fascynująca pod kątem odżywczości, a jednocześnie lekkości kosmetyków, więc no tutaj widzicie, że zastosowanie jest różne. Natomiast wracając do maski, ja mam maskę Unic. To jest taka kultowa maska, muszę Wam powiedzieć, że bardzo mocno odżywcza. Na początku myślałam, że to jest taka lekka konsystencja, która się szybko chłonie, ale powiem Wam, że ona tak otula skórę jak po prostu jak miód. Zaskoczenie. Moim zdaniem tak. I to jest maska, która znowu dla mnie była niepozorna, a bardzo ładnie leczy moją skórę i faktycznie powiem Wam szczerze, że jeżeli macie mocno przesuszoną skórę, to również jako opatrunek rano możecie nałożyć jako taką kurację. Ja bardzo często maski na nos również w miarę potrzeb, tak jak z beta-glukanem, stosuję również rano i spłukuję albo zostawiam pod krem. Także możecie stosować się na kilka sposobów. Konsystencja jest bardzo przyjemna, a tak jak mówię, treściwa i taka mocno odżywcza, taka rozpuszczająca się wręcz na skórze. Tutaj mamy oczywiście w składzie propolis, mamy niacynamid i wąkrotkę azjatycką, czyli kosmetyki odmładzające, wyciszające skórę i odżywcze. Myślę, że przed użyciem każdego kosmetyku bardzo ważne jest wykonanie próby alergicznej, żeby sprawdzić, czy dany kosmetyk nie będzie nas uczulał. No i tak samo jest z propolisem. Jak wykonać taką próbę? Więc musimy nałożyć kosmetyk albo za ucho, albo na zgięcie tutaj przy łokciu, odczekać 48 godzin, obserwować skórę. Jeśli nic się nie stanie, to jest bezpieczne. Muszę Wam powiedzieć, że propolis ma świetne właściwości, ponieważ przede wszystkim koi naszą skórę, odżywia, mocno ją regeneruje, ale jest genialny pod kątem uniwersalności dla każdej cery praktycznie, ponieważ sprawdzi się przy cerze naczynkowej, wrażliwej, suchej, podrażnionej, a także takiej, która jest po kuracjach, na przykład kwasami, retinoidami i mocno podrażnionej. W związku z tym myślę, że uniwersalność tego kosmetyku bardzo Wam się spodoba i przede wszystkim ukoi Waszą skórę. Wracając do tematu masek, muszę Wam pokazać produkt, który mnie bardzo przede wszystkim zaskoczył, ale i ukoił ładnie skórę, to jest maska marki I'm From.
Gosia wam opowiadała o ich cudownych, magicznych i krótkich przede wszystkim składach. To są produkty, które są ukierunkowane na działanie konkretnego składniku i faktycznie odczujecie to, że ten skład jest bardzo prosty i skuteczny. Mhm. Magda cały czas chwali. Tak, no bo to ucieszy naszą skórę, zwłaszcza jeżeli macie cerę problematyczną. Skład jest taki i nagle po prostu musicie wyłapać produkty, kosmetyki, które was uczulają, albo składniki konkretne, więc no tutaj nie będzie absolutnie problemu, ponieważ mamy w składzie propolis i jest to kosmetyk, który przede wszystkim zmiękcza skórę, odżywia i działa odmładzająco. Mamy olej makadamia i masło shea, które nawilżają, rozjaśniają plamy, na przykład starczy, i śluz ślimaka, który regeneruje i odnawia skórę. Pamiętajcie, że to są bardzo dobroczynne dla naszej skóry składniki. Maska ma przyjemną konsystencję, ale wręcz taką otulającą, przypominającą miód, rozgrzewającą, mam wrażenie, skórę, mocno nawilżającą, natłuszczającą. To jest nie do końca sprecyzowana dla mnie konsystencja, dlatego też poprosiłam Gosię, żeby przetestowała sobie ten kosmetyk i też miałaś podobne wrażenia, prawda? Mm-hmm. Takie wręcz, ona się rozpuszcza na skórze, więc to jest produkt, który bardzo ładnie ukoi waszą skórę, wyciszy. No ale mamy, słuchajcie, jeszcze inne ciekawe maski, które chciałabym wam pokazać. Mamy jeszcze dla was maski w płacie, czyli coś, co na pewno tutaj kojarzycie i używacie. Coś, co ja bardzo lubię i zawsze tutaj pokazuję na filmach. Dokładnie tak. Jaką masz maskę? Ja mam maskę Dr. Ciracle Royal Vita Propolis Antioxidant Mask. Tutaj w tej masce mamy propolis oczywiście, mamy ekstrakt z rokitnika, który rozjaśni skórę, wyrówna jej koloryt, no i ją napnie, oraz niacynami, który tutaj dodatkowo rozjaśni, no i podstymuluje naszą produkcję kolagenu. Powiem wam, że maski z propolisem są bardzo przyjemne. Naprawdę je lubię i testowałam już chyba praktycznie wszystkie, te jeszcze nie testowałam, ale u nas podobno bardzo przyjemne, to też czytamy po waszych komentarzach, że ogólnie maski Dr. Ciracle są dobre, ja testowałam tą nawilżającą i jest naprawdę super. Ja mam, słuchajcie, maskę Cosrx. To jest maska, która przede wszystkim jest wykonana z bardzo dobrej jakości płachty, która mocno przylega do skóry. Jest taka wręcz welurowa w odczuciu. To Gosia testowała z Kiką, tak? Tak. Ona jest bardzo przyjemna, taka wręcz chłodząca. Ta maska, słuchajcie, zawiera w składzie Full Fit Pro Barrier. To jest taki kompleks odżywiający, zmiękczający skórę, który mocno też dodaje energii. Co za tym idzie, skóra jest po prostu ładnie odżywiona, wyciszona, więc warto tą maskę stosować na nos, żeby faktycznie skóra taka była łagodna rano, żeby nie miała tych zaczerwienień. Mhm. Więc jeżeli macie z tym problem, to maski w płaście świetnie regenerują skórę. Czy to wszystko? A to wszystko. Mam nadzieję, że ten film wam się przede wszystkim spodobał. Przybliżyłyśmy wam temat propolisu i faktycznie muszę wam powiedzieć, że ja kiedyś nie zdawałam sobie sprawy, że on tak magicznie działa. Mm-hmm. Ale to ze sprawą jednej osoby, bo Gosia tutaj naprawdę mocno mi pomaga w dobieraniu pielęgnacji. Mam nadzieję, że wam również. A jeżeli macie pytania do Gosi, to piszcie na kosmetolog. Tak, zapraszam. Tam, słuchajcie, możecie przede wszystkim z Gosią podyskutować o danych kosmetykach, wybrać sobie to, co macie w koszyku i przede wszystkim zweryfikować, czy ten skład będzie dobry dla waszej cery. Gosia już wielokrotnie wam pomogła w wyborze kosmetyków, więc mam nadzieję, że film wam się podobał. My się z wami żegnamy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Aniu.